Otępienia, a w tym chorobę Alzheimera, bo musimy być świadomi, że choroba Alzheimera to jest około 50 do 60% chorych z zaburzeniami pamięci, określanymi w zakresie zaburzeń pamięci, które prowadzą do również zaburzenia funkcji w życiu codziennym, stanowią znacznie większą liczbę chorych niż tylko choroba Alzheimera i Mera to około 50-60% otępień. Problem, który kształtuje się na poziomie 400-450-500 tysięcy, to jest około pół miliona, stanowi o tyle bardzo istotny element zarówno w zakresie funkcjonowania samych chorych, jak również funkcjonowania ich opiekunów. W pewnym okresie choroby, kiedy przekroczy choroba etap lekkich, lekkiego stopnia nasilenia objawów, chory wymaga opiekuna. Opiekun najczęściej już nie tylko chory, ale opiekun jest eliminowany z życia codziennego. Bardzo często musi przestać pracować albo zmieniać pracę, albo pracować w niepełnym wymiarze. A zatem w problemie to my mówimy o około milionie ludzi, którzy są dotknięci. A przecież zwykle to nie jest jedna osoba w rodzinie, tylko to jest choroba rodziny. Więc mówimy o bardzo poważnym problemie medycznym, problemie ekonomicznym, problemie społecznym, często również moralnym, który w funkcjonowaniu społeczeństw odgrywa bardzo istotną rolę. Choroba Alzheimera jest najczęstszym powodem. Z takiego stanu, który nazywany otępieniem, w którym pacjent już ma duży kłopot z organizacją swojego życia, z wykonaniem wielu złożonych czynności, zapomina najprostsze rzeczy. Tak, o tej chorobie sporo już wiemy, wiemy jak się rozwija i wiemy to, że rozwija się w naszych mózgach na kilkadziesiąt nawet lat przed. Ee, Pojawieniem się tych ewidentnych już objawów. Wobec tego współczesna medycyna i współczesna nauka medyczna skupiona jest na znalezieniu różnych sposobów na zdiagnozowanie tej choroby, zanim ona już ujawni swoje dewastujące oblicze. Prowadzimy mnóstwo badań na temat tak zwanych biomarkerów i jesteśmy teraz na etapie oceny tych biomarkerów w aspekcie przydatności do takiej praktycznej diagnostyki neurologicznej. Otóż Powodem, dla którego one nie wchodzą do użycia takiego powszechnego jest to, że ciągle jeszcze nie mamy odpowiedniego leczenia, które by spowalniało przebieg choroby. Wobec tego po cóż e, diagnozować pacjenta, e, jeżeli potem nie możemy mu pomóc. To jest bardzo ważne dla celów naukowych, żeby móc e, prowadzić badania, ale w aspekcie takim e, podstawowym nie jest takie, takie ważne. Choroba Alzheimera nie jest chorobą, toż jest chorobą o nieznanej etiologii. Tak? Czyli tutaj, tutaj próby leczenia to jest próba, że tak powiem, e, przedłużenia tego okresu, kiedy objawy, e, powiedzmy, nie narastają w takim tempie i w takiej skali. E, ale to wcale nie predestynuje do tego, żebyśmy mówili o profilaktyce filaktyce z różnych powodów bo badanie przesiewowe gdybyśmy zafundowali w populacji e, ogólnopolskiej powiedzmy 60-latkom 60 e, może przynieść więcej szkody niż pożytku e, na przykład e, postawienie diagnozy podejrzenie choroby Alzheimera konkretnej osobie mnie e, pani czy komukolwiek e, co z tym faktem mamy zrobić? Tak, Bo to jest podejrzenie, a tak? nie, nie, nie potwierdzona diagnoza. Stąd też próbowałem tutaj skłonić do tego, żeby mimo tej woli w badaniu społecznym, żeby robić te oceny, odnieść się do profesjonalistów. W świecie nie ma takich badań. Sprawdziliśmy to dzięki Agencji Oceny Technologii Medycznych. Które wskazują. Jakąkolwiek skuteczność tego typu przesiewów? Wnioski z naszych badań płynące mówią o tym, że istnieje duża potrzeba społeczna dotycząca edukacji związanej z chorobą Alzheimera, a także prowadzenie badań przesiewowych. Na to zwracali uwagę nasi respondenci. E, także jest społeczne oczekiwanie, jeśli chodzi o samą diagnostykę, a także o kwestie związane już bezpośrednio z opieką nad osobami e, chorymi na Alzheimera, jeśli chodzi o takie wsparcie bardziej instytucjonalne, czy ze strony placówek medycznych, czy, czy też e, ze strony e, opieki i z, od innych instytucji społecznych i publicznych. Wyniki kontroli NIK wskazują na to, o czym eksperci zajmujący się chorobą Alzheimera próbowali jakoś zwracać uwagę Ministerstwa Zdrowia od wielu, wielu lat. To znaczy na problem zarówno dostępu do opieki ambulatoryjnej przez pacjentów z chorobą Alzheimera, jak i zakresu usług kierowanych do rodzin tych pacjentów, które również wymagają pomocy, pomocy ze strony lekarzy, pielęgniarek, pomocy ze strony psychologów.